Jezusa Chrystusa, naszego Pana, według świętego Mateusza. Od tego czasu przyszedł Jezus z uczniami swymi do posiadłości wiejskiej, którą zowią Getsemani, i rzekli: Zostańcie tu, aż odejdę tam i będę się modlił. I wziąwszy Piotra i dwóch synów Zebedeuszowe, począł się smucić i cierpieć pod rękę. Wówczas rzekli: Smutna jest dusza moja do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Jezusem.
zebrali uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż na dzień jest najwyższego kapłana. I wszedłszy do wnętrza, siedział ze sługami, aby widzieć, jak się sprawa zakończy. A przedniesi kapłani cała rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć skazać. A nie znaleźli, chociaż przychodzi mu wielu fałszywych świadków. W końcu zjawili się najfałszywi świadkowie i rzekli: ten mówił, mogę stworzyć świątynię Bożą, a poprzednia go budować ją. I powstawszy najwyższy kapłan rzekł: nic nie odpowiadasz na to, co ci przeciwko tobie świadczą. A Ty, Jezus, milczał.
Pańskiej, a w niej dość najgrama i stwierdzeń płacz.
miejsce, które zrobił Bóg. To jest miejsce drugiej głowy. I tam było do picia wino zmieszane ze żółcią. A gdy was kosztował, nie chciał pić. A uczynowawszy rozdzielić szatnie, rzucając losy. A się wypełniło, co jest powiedziane przez proroka mówiącego. Rozdzieli sobie szatę moje, osknię moją, rzucali los. I siedząc strzeli go. Umieścili też ponad głową jego dwie powiny. Ten jest Jezus, król żydowski. Wówczas ukrzyżowani byli z nim najmłodszy. Jeden po prawicy, drugi po lewicy. A przechodzący mimo później mu, potrząsając głowami i mówiąc: Hej ty, co burzysz świątynię Bożą i odbudowujesz ją w ciągu trzech dni, wybaczę samego siebie, jeśliś Synem Bożym stąd skrzyżował. Podobnie przenieś kapłani do czerwieni w piśmie i starszymi, najgrawając się mówili. Innego całej własną siebie ocalić nie może. Jeśli jest królem Izraela, niechże teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy mu. Ufał Bogu, niechże go teraz, jeśli chce wybawić. Powiedział przecież, że jest Synem Bożym. A także młodszy, którzy z nim krzyżowali, i leżeli go. A od godziny 6 całą ziemię zaległy ciemności, aż do godziny 9. I około 9 godziny zawołał Jezus z głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachthani. O Jezus, a wziąwszy rąkę napełnił mocem, włożył na trzcinę i dał mu pić. Inni zaś mówili: Zaniechaj, patrzysz, czy przyjdzie wiatr, aby go wybawić. A Jezus zawoławszy powtórnie głosem wielkim, oddał ducha. A potem zasłać rąkę, rozdawać się na tej części. Od góry aż do domu i siedząc przy łaskach popękał i drogi się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy byli posłani, powstało i wyszedł z drogą po zmartwychwstaniu. Przyszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setni zaś różni byli strzeląc Jezusa. Ujrzawszy trzęsienie ziemi, wszystko, co się działo, przelepili się w wielce, mówiąc: Zaiste, ten był Synem Bożym. I było tam wiele niewiast daleka, które szły za Jezusem od Galilei posługując. Wśród nich była Maria Magdalena i Maria matka Jakuba i Józefa. I matka synu Zebedeusza żony. A gdy był wieczór, przyszedł człowiek pełen gumany z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusowym. Ten przyszedł do Piłata i prosił: